Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i witamy w naszym studio gości. Dzisiaj są nimi posłowie z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pani poseł Marzena Machałek oraz pan poseł Sławomir Kłosowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam państwa bardzo serdecznie. Polska potrzebuje dobrej szkoły i to jest fakt. Zawsze jej potrzebowała, ale tym bardziej chyba po roku reformy pani minister Hall jej jeszcze bardziej potrzebuje. Czy ta reforma przyczyniła się do polepszenia jakości kształcenia, do podniesienia dydaktyki i wychowania w naszych polskich szkołach? No na pewno nie, jeśli mogę zacząć naszą rozmowę. Dlaczego tak negatywnie? Nie przyczyniła się, o czym mówiliśmy już rok temu, nawet w tym studio, że reforma oświaty, która została przygotowana przez minister Hall, nie może przynieść dobrych rezultatów dla naszej szkoły, dla polskiej edukacji. Ja tylko bardzo w skrócie powiem, że tak naprawdę ta reforma jest kontynuacją wcześniejszej reformy ministra Handkego z lat 90., która to, wiemy, reforma nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wręcz przyczyniła się do obniżenia poziomu nauczania, do wyeliminowania z polskich programów treści istotnych z punktu widzenia celów wychowawczych i formujących młodego człowieka, a poza tym ustrój szkolny, który wtedy wprowadzono, wiemy, że się nie sprawdził. Mówię o gimnazjach, które są skupiskiem negatywnych zjawisk wychowawczych. Często, w wielu wypadkach, słyszymy o traumie uczniów i nauczycieli, którzy z tą szkołą są w jakikolwiek sposób związany. I mówimy też o ograniczeniu edukacji ogólnokształcącej, czyli deprecjacji i obniżenia rangi liceów ogólnokształcących. I teraz kontynuacja tej reformy, która wiemy, że się nie udała, z założenia jest błędem. A niestety zarówno ministrowi z lat 90. zabrakło odwagi, tak samo nie zabrakło odwagi, tak samo nie zabrakło odwagi pani Katarzynie Hall, prowadziła reformę, która kończy te negatywne procesy, które rozpoczęły się w trakcie tamtej reformy. Taka jest geneza tejże reformy, tak. Minister Hall, a jakie są jej założenia, panie pośle? No właśnie, należałoby zacząć od tego, że w ogóle przyjęto błędne założenia do reformowania polskiej edukacji. Odstąpiono, czy zaprzeczono temu wszystkiemu, co robiliśmy my. Myśmy mieli pewien plan poprawy, po pierwsze, stanu jakości edukacji, a po drugie, i niebagatelne, jak się okazuje, i wychodzi na to, że mieliśmy rację, poprawy bezpieczeństwa w polskich szkołach. Natomiast ten cały konglomerat założeń liberalnych, jakie przyjęła pani minister Hall i wprowadzenia tychże założeń liberalnych do polskiej szkoły, pogłębił, i to było do przewidzenia, myśmy o tym ostrzegali, on tylko i wyłącznie pogłębił te niebezpieczne zjawiska, których początek miał miejsce już króciutko po wprowadzeniu reformy, niedokończonej reformy pana ministra Handke. Mówię o tym niedokończonej dlatego, że gdyby ona była konsekwentnie jakoś tam dopięta, to można by było mówić o tym, że system egzaminów zewnętrznych, owszem, że próba podwyższenia jakości, owszem, ale już na przykład powstrzymanie się od wprowadzenia standardów edukacyjnych, czyli określenia wielkości klasy, liczebności tej klasy, no ma niebagatelny, decydujący wręcz wpływ na utrzymanie bądź nie dyscypliny w takiej szkole czy w takiej klasie. Wyposażenie szkoły w fachową pomoc psychologów, pedagogów, których teraz dramatycznie na terenie szkoły brakuje, powoduje, że mamy do czynienia z przypadkami takimi jak ostatnio choćby, że nauczyciele bezradni kierują sprawy przeciwko uczniom, jak to było na Śląsku, gdzieś do prokuratury. No takich sytuacji, to są sytuacje niebywałe. Przeciwko szóstce uczniom, z którym nauczyciele nie potrafią sobie poradzić, no kierują sprawy. To jest również dramat dla tych nauczycieli, ja ich bardzo rozumiem, tylko że w pewnym momencie, jak już nie ma rady, nie potrafią sobie poradzić w żaden inny sposób, no to już takie zachowania. Są akty desperackie wręcz. Dokładnie. Ale czy pedagogiczne?
No i tu jest właśnie dyskusja. Tą dyskusję wzbudziła swoimi reformami pani minister Hall, bo gdyby ona rzeczywiście rozumiała polską szkołę, gdyby chodziło jej o podniesienie poziomu edukacji w polskiej szkole i pomoc nauczycielom, żeby mogli porządnie uczyć, to nie robiłaby, nie przyczyniałaby się do takich dylematów nauczycieli, bo to od razu część środowiska pedagogów powie, no Boże, kochany, przecież to jest niepedagogiczne, to jest niewychowawcze, no jak można kierować, a ja z drugiej strony stawiam sobie pytanie, a jeżeli jest 35 uczniów w klasie i dochodzi do ekscesów, a niejednokrotnie gruźb pod adresem nauczyciela, no pamiętamy takie zachowania, wkładanie nauczycielowi kosza na głowę, szantaż w stosunku do nauczyciela, wymuszenia na szkolnych korytarzach, no to są zachowania, wobec których już nauczyciel staje bezradny. No, i ta reforma nie wyeliminowała takich zachowań? Pogłębiła. Niestety pogłębiła. Dziękuję pani poseł. To ja dodam tylko, że my taką ważną rzecz, założenia reformy Handkego, które teraz kończyła pani minister Hall, wychodziły z filozofii pedagogicznych, które wiadomo, że się na Zachodzie już skompromitowały. To miało być otwarcie Polski na świat, a tak naprawdę było to coś wręcz odwrotnego, ale wynikało to z myślenia, że nie trzeba rozumieć, wiedzieć, żeby umieć. A więc skoncentrowanie na tym, żeby nauczyć, czy wypracować, czy wyćwiczyć umiejętności, ale nie wiedzieć i nie rozumieć świata. I to były te założenia w konstruowaniu programów, które to założenia w tej chwili kontynuuje w reformie programowej pani minister Hall. A więc ta reforma programowa jest najbardziej niebezpieczna. A więc ograniczenie tych treści istotnych, które, tak jak już powiedziałam, formują, wychowują młodego człowieka, uczą go rozumienia, kim jest, uczą go poczucia własnej wartości i dumy z tego, że jest Polakiem. Ja jestem przekonana, że tylko wtedy, kiedy młody człowiek wie, kim jest i rozumie, kim jest, poza tym wie coś o świecie otaczającym, może sobie w nim poradzić zarówno na rynku pracy, jak i w więziach społecznych. Ale to jest sprawa reformy programowej. Druga sprawa, bardzo istotna, to jest ograniczenie roli państwa w edukacji. To jest to, co zaczęła wprowadzać z pewnymi ograniczeniami. Ale to chyba powinien być element pozytywny. Ograniczenie roli państwa w edukacji. To się kojarzy z odpolitycznieniem na przykład szkół. My nie mówimy o odpolitycznieniu szkół, bo to są ideologizowaniu szkół, co nie znaczy, że szkoła ma nie być oparta na wartościach. Także, żebyśmy, ideologia to nie wartości. No właśnie. I wartości to nie ideologia. Dokładnie, więc szkoła powinna być oparta na wartościach. A państwo powinno być za to odpowiedzialne, czego uczymy i jak uczymy w naszych szkołach. Nie może być tak, że samorządy są za to odpowiedzialne, ponieważ będziemy mieli wtedy Polskę samorządową, oświatę samorządową, a nie oświatę polską. Zawsze mówiliśmy o polskiej oświacie, a nie o samorządowej oświacie. To ograniczenie państwa jest bardzo niebezpieczne. Następna rzecz, która związana jest z tą reformą, to tworzenie tak zwanej ścieżki drogi do komercjalizacji i prywatyzacji szkół poprzez możliwość przekształcania ich bez zgody Rady Gminy, Rady Miasta, możliwość przekazywania, znaczy właściwie z taką bez zgody kuratora oświaty, a za zgodą Rady Miasta przekazywania ich innym podmiotom niż samorząd. To zostało też ograniczone dzięki naszym protestom. SLD wprowadziło zmianę, która nie eliminuje możliwości występowania tego zjawiska, ograniczenie szkół czy placówek oświatowych do 70 osób, które mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tak naprawdę to jest następne bardzo negatywne zjawisko, a więc ograniczenie roli państwa, otworzenie drogi do komercjalizacji, prywatyzacji szkół. Po trzecie, reforma programowa, która ogranicza treści bardzo istotne z punktu widzenia formowania postawy obywatelskiej. A czwarta rzecz to ograniczenie kształcenia ogólnego na pierwszej klasie liceum. I ta najgłośniejsza, ostatnia rzecz to reforma struktury kształcenia, a więc rozpoczęcie szkoły podstawowej, obniżenie wieku szkolnego, czy tak zwany przymusowy pobór sześciolatków do szkół. Ale to też się kojarzy z przedszkolami też. Tutaj troszeczkę zmienię działkę, tak. Ale bo to jest cały cykl tego obniżania. Właśnie. No tak, znaczy ja generalnie jeszcze w jednym zdaniu nawiązał do tego tematu początkowego. Ja mam nasuwające się ciągle takie skojarzenie, że ten moment, w którym pani minister Hall zdecydowała się na zmianę ustawową, to był taki początek chaosu na terenie polskiej szkoły.
Bo rzeczywiście, no i te sześciolatki, i wprowadzenie dodatkowej godziny zajęć dla nauczycieli i wiele innych posunięć, pani minister, przyczyniło się do takiego wprowadzania, czy skokowego wprowadzenia chaosu do polskiej szkoły. Pogłębieniem tego chaosu natomiast były już kolejne rozporządzenia, czyli akty wykonawcze. Weźmy choćby to jedno z ostatnich, ostatnie to jest to z 28 kwietnia, w którym wyjmuje się dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym z specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wkłada do szkoły, do klas ogólnodostępnych. Ja w tej sprawie sformułowałem, do szkół ogólnodostępnych sformułowałem w tej sprawie interpelację. Po prostu tym dzieciakom robi się krzywdę przy klasach 35-osobowych. Jeżeli tam będzie osoba, dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim, no to temu dziecku robi się krzywdę. Poza tym, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.